witamy wszystkich przybyłych do Grabowna Wielkiego. Kresy to miejsce szacunku i tolerancji dla ludzi o innych przekonaniach. Kresy to także bogata, choć często tragiczna historia. Jest również synonimem utraconych małych ojczyzn Polaków, którzy po II wojnie światowej musieli opuścić wiele regionów, wiele obszarów etnicznych, które znajdowały się na wschodnich obrzeżach Rzeczpospolitej, nazywanych Kresami Wschodnimi. W okresie pokoju na Kresach, czyli pograniczu wiar, kultur, języków, narodów, ludzie umieli żyć obok siebie, współistnieć, w zgodzie tworzyć społeczności otwarte oraz szanować tradycje innych. W czasach złych, jakie przyszły w trakcie i po II wojnie światowej, drogo płaciły za swoje odmienności. Tak oto wspomina swoją małą ojczyznę jeden z Kresowian. Strypa to rzeczka, w której moje małe nóżki przed laty brodziły. To nie była jakaś kałapania, to była nasza rzeka, a woda przejrzysta w niej była, gdzie kobiety wybielały płótna zgrzebne, by słońce je wybieliło. To w strypie moczyły, jak sięgnąć okiem na Łęgu wśród trawy zielonej. Widniały pasy porozcielanych płócień. Dzieciaki kąpiące się w strypie czasem dla hecy biegały po tych białych autostradach. Jak to wiejskie dzieci były rumiane i pucołowate. Małymi nóżkami deptały wiązki konopi, które w rzece się moczyły, aż wybieleją. A potem kobiety je międliły na specjalnych międlicach. Rozczesywały i w ten sposób włókna konopne otrzymywały. Drewnianym wrzecionem przędły i na krosach płótna tkały. I tak życie płynęło od wiosny do jesieni. A w zimę na Boże Narodzenie dzieciaki się cieszyły, bo po kolędzie chodziły i na rozesłanej podłodze z nalepy na słomie się bawiły. Chociaż tyle lat już upłynęło, czas nie zatarł tych wspomnień dziecięcych. A teraz trochę kresowego humoru. Mańka z Wiśką szły z zabawy, napotkały w fosie babę. Mańka, to joj, popatrz, popatrz, w kałabani leży baba, cała w błocie stara pana. Czy to aby nie Antkowa żona? Na pewno si o to długi sukni zaszpytała i w rowie wylądowała. Popatrz, Wiśka, koło baby nowiusieńkie leży meszty, baba rozciuchrana do reszty. Ta joj, popatrz, Mańka, jakiej u nich biżuteria, jaka w majtkach koreneczka, chyba z Widnia, czy z Paryża przywieziona. To chyba nie Antkowa żona. Mańka, to ty chyba zdumiała, co ty bałagasz? Tak jakby to Antkowa żona tu leżała, to ta woda z kałabani by cała wioski zalała. Some.
chłopiec został sam. Od Wilna do Polska każdy.